Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Umiłowany mój ludu, wszystkie stworzenia ludzkie pozostają w mojej miłości, nawet na chwilę nie cofam mojego miłosierdzia wobec moich ludzi, których kocham miłością wieczną, którym przebaczam i odpuszczam, gdy przychodzą do mnie skruszeni i z mocnym zamiarem poprawy. Z powodu mojej wielkiej i nieskończonej miłości do każdego z was, widzę z bólem wasze ludzkie słabości, jednak zsyłam męstwo tym, którzy błagają o moją pomoc, aby nie upadli, aby zostali umocnieni nie tylko odwagą, ale także moją miłością. Ludzie muszą prosić mnie o zesłanie mojej pomocy, szanuję ich wolną wolę i czekam na wezwanie. W tej chwili więcej jest tych, którzy zapominają, niż tych, którzy zapraszają mnie do swego życia, więcej jest tych, którzy trwają w fałszywych ideologiach, niż tych, którzy idą za mną. Ludzie podążają za masami, a te są sprzeczne z moimi prawami, ponieważ rozpusta sprawia, że widzą ukradkiem i z obojętnością surowość, w której żyją. Moje dzieci cierpią z powodu komunizmu, cierpią w wielu miejscach na ziemi, gdzie ludzie nie widzą siebie nawzajem jako braci, lecz jako wrogów. Ci, którzy mają władzę, wyrzucają swoich braci, dręczą ich i czerpią z tego przyjemność, a to są tylko pozory cierpień, które wynikną z tej ideologii, gdy będzie się ona rozwijać, tej ideologii, która będzie walczyć, aby osłabić resztę ludzkości. Moi umiłowani, nie pamiętacie o mnie tak, jak powinniście, niektórzy żyją fałszywą religijnością bez zaangażowania, bez czynów, które zdradzałyby ich przed braćmi. Jest kilku, którzy żyją w ciągłej walce, aby dostosować się do naszej boskiej woli. Jest kilku, którzy dzielą się moim słowem i zagłębiają się w poznanie i wypełnienie Pisma Świętego, ponieważ chcą iść w ślady ucznia, a tego właśnie chcę, aby uczniowie czasów ostatecznych działali non-stop. Ta chwila nie jest dla moich dzieci, aby pozostały statyczne, ale aby działały na korzyść tych, którzy mnie nie znają i tych, którzy mnie znają, ale się zataczają. Szukam pokory w stworzeniach. Pokornemu stworzeniu daję mądrość, której nie mają uczeni. Wraz z moimi pierwszymi uczniami apostolstwo mojego kościoła nie skończyło się, trwa jako obowiązek każdego z was, ale wyrzekliście się kontynuowania tego obowiązku, a kiedy większość wyrzeka się tego wyznaczenia, zsyłam mojego Świętego Ducha, aby działał na dusze tych, którzy nadal mają właściwe usposobienie, aby przyjąć moje słowo jako regułę życia. Tak wiele człowiek ignoruje. I człowiek tak bardzo zaprzecza mi, kiedy mówię, nawracajcie się i wierzcie w dobrą nowinę. Ale pycha jest potężniejsza niż uznanie mojego słowa, tego, które wyjaśniam dla dobra całej ludzkości. Proszą o miłosierdzie i moje miłosierdzie jest przed każdym, ale jak odpowiadają na moje miłosierdzie? To jest chwila wszystkich chwil, a wy boicie się moich ostrzeżeń, ale gdybyście się nie bali i gdybyście pokutowali i naprawiali, tak wiele dusz znalazłoby zbawienie. Boicie się wezwań moich i mojej matki, wezwań do nawrócenia przed wydarzeniami, które was spotykają, ale nie zmieniacie waszych dróg nawet w tej krytycznej chwili, gdy wydarzenia nieustannie czekają w zasadzce. Zaprzeczacie znakom tej chwili, zaprzeczacie temu, że to pokolenie rzuca się przeciwko darowi życia. Człowiek eliminuje niewinność z ziemi, pozwalając wrogowi duszy wziąć to, co chce, ponieważ człowiek poddaje się nienasyconemu pragnieniu grzechu, z którym zło wdziera się do ludzkości, przygotowując ją na przyjęcie tego, który powstanie przeciwko mojemu ludowi. Moje dzieci, ja jestem sprawiedliwy,
Moja sprawiedliwość jest na bieżąco, w przeciwnym razie nie byłbym Bogiem. Dlatego ci, którzy zaprzeczają mojej sprawiedliwości, otwierają drzwi szatanowi, aby mógł wziąć to, co moje, duszę. Idziecie w stronę przepaści, ludzkość przygotowała sobie bolesną przyszłość, tę, którą wykuła własnymi rękami, i będzie musiała nieść najcięższy krzyż, jaki ludzkość kiedykolwiek niosła. Miłość do pieniędzy sprawia, że ludzie wpadają w panikę i ogarnia ich rozpacz. W tej chwili ludzie czują ulgę z powodu wiadomości o gospodarce, ale to nie potrwa, będzie to lekka nadzieja dla potężnych, ale za chwilę znów będzie wzburzenie i rozpacz. Dzieci, nie widzicie kursu wyznaczonego wam, ponieważ nie widzicie mnie i nie wierzycie, w przeciwnym razie jasno zrozumielibyście wszystko, co wam powiedziałem. Zły wznieca strach, abyście nie uświadomili sobie tego, o czym ostrzegam, abyście zaprzeczali moim ostrzeżeniom. Dlatego nie będziecie przygotowani i on może was złapać w swój uścisk, a potem wykorzystać was do działania przeciwko waszym braciom za waszą zgodą, jakby to było słuszne. Dzieci, moje serce krwawi za każdego z was, który jest zagubiony, a zanim zostaniecie zagubieni, przychodzę przed każdego z was szukając waszej skruchy, posyłam moich aniołów, aby pokazali wam wasz błąd, ale wy jesteście zaślepieni modami i niemoralnością i nie słyszycie żadnych wezwań ani nie widzicie moich aniołów, bo jesteście pochłonięci grzechem. Mój ludu, widmo wojny nie będzie już widmem, które zamieni się w smutną i budzącą strach rzeczywistość. Narody są wzburzone, człowiek dostrzega bliskość wojny. Dzieci, tak bardzo będziecie cierpieć. Wiele grozy przyjdzie w jednej chwili, bez szukania jej. Będzie głód i plagi, upał będzie duszący powiększony przez broń. Ja, wasz Bóg, nie opuszczę mojego ludu. Bądźcie posłuszni moim prawom, nie działajcie przeciwko mojemu darowi w Eucharystii, w każdej chwili bądźcie żywym świadectwem tego wszystkiego, co objawiłem. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone, będą one bardzo cierpieć, będą wstrząsane i biczowane przez swoich wrogów. Módlcie się, moje umiłowane dzieci, kapłani, abyście w każdej chwili przylegali do mojego słowa i do mojej matki. Wody będą nadal chętne do obmycia grzechu człowieka. Mój umiłowany ludu, nie czekajcie na odległego Boga, ja jestem w każdym z was, szukajcie mnie we wnętrzu każdego, a tam, gdzie tylko wy i ja rozmawiamy ze sobą, z całą moją miłością, wezmę moje owce, te, które idą za mną i te, które się zagubiły. Mój ukochany ludu, nie dajcie się złapać nieprzygotowani, każdy sam się zbada. Nawróćcie się niezwłocznie. Umiłowani, ciemność nadejdzie niespodziewanie, a zły wyśle swoje diabły nad ziemię i wraz z grzmotami i błyskawicami będzie dręczył człowieka bez trudu. Mój ludu, nie straszę was, wyjaśniam wydarzenia, bo cały ten bełkot świata nie pozwala wam usłyszeć. Ale ręka człowieka wykuła własną drogę. Moja miłość nie ustaje, jest ciągłą emanacją dobra dla każdego z was. Bądźcie nosicielami mojego słowa, jestem, który jestem, a ja będę mówił do każdego, będę was karmił jak karmię ptaki polne, będę koił wasz ból i uspokajał wasze pragnienie, bo jestem waszym Bogiem. Błogosławię i kocham was, Jezus.